Magazyn e-Biznes. Witamy. Co tydzień sprawdzamy, co dzieje się w świecie nowych technologii. Dziś między innymi. Co zrobić z nieużywanym firmowym komputerem czy innym sprzętem biurowym? Sprawdzimy listę zagrożeń w polskim internecie. Przedstawimy wyniki badań naukowców dotyczących wpływu smartfonów na ludzki mózg. Recykling głównie kojarzy się z segregowaniem odpadów, to jest plastikowych butelek czy makulatury. Ale okazuje się, że niezwykle pożądany może być także w przypadku sprzętu elektronicznego. Komputery, komórki, gadżety. Gdzie tylko spojrzymy, widzimy urządzenia zaprojektowane do pracy, rozrywki czy relaksu. Argentyna borykała się z problemem, co zrobić z rosnącą górą elektronicznych śmieci. Tym bardziej, że system recyklingu w tym kraju nie jest jeszcze powszechny. Każdego roku przeciętny Argentyńczyk wytwarza 2,5 kg elektronicznych odpadów. To 1/5 tego, co wytwarza przeciętny mieszkaniec Stanów Zjednoczonych. Teraz ważne jest zbudowanie odpowiedniego systemu, przekonania mieszkańców, dzieci, przedsiębiorców, by nie wyrzucali elektroniki tak po prostu. Jeśli nawet ta ostateczna ilość śmieci, czyli 2,5 kg na mieszkańca, nie brzmi groźnie, to biorąc pod uwagę, że żyje tu 40 milionów ludzi, to daje to ponad 100 milionów ton zużytych elektronicznych urządzeń, które lądują w zwykłym koszu na śmieci. Monitory, klawiatury, zużyte komputery, drukarki, skanery i inne urządzenia. To oznacza niezliczone ilości części metalowych, plastikowych, szkła. Elektroniczne elementy, które znajdujemy w śmieciach, są wysoko skażone. Na przykład ołów, metal, który może przeniknąć do organizmu na wiele sposobów. Ołów znajduje się w powietrzu, w wodzie czy pokarmie. Najbardziej niebezpieczny jest dla młodego organizmu. W ogromnym przedsięwzięciu, w którym swój udział mają Greenpeace i National Geographic, zachęca się przedsiębiorstwa do zbierania i segregowania elektronicznych odpadów. Specjalne firmy odbierają od nich zużyty sprzęt, a same przedsiębiorstwa oszczędzają pieniądze. Plastik, miedź, srebro. Wszystko to jest selekcjonowane i może być ponownie wykorzystane. Zamiast kupować metal prosto z kopalni, mamy to samo z odzysku. Argentyńskie firmy mogą też dobrowolnie oddać swój zużyty sprzęt instytucjom takim jak Fundacja Równości w Buenos Aires, gdzie osoby wykluczone z procesu cyfryzacji mogą zaznajomić się z komputerem. Komputery są przekazywane szkołom, organizacjom społecznym i organizacjom realizującym projekty edukacyjne. Są to przedsięwzięcia wykorzystujące nowe technologie, edukujące tych, którzy z komputerami nie mieli wiele wspólnego. Recykling może korzystnie wpłynąć nie tylko na środowisko, ale również na społeczeństwo. W każdym biurze i firmie znajdziemy dziś minimum jeden komputer. Póki wszystko działa, nie ma problemu. Gorzej, gdy trzeba go wymienić na nowy. Wtedy zaczynają się schody i szukanie odpowiedzi na pytania, jak trwale usunąć dane z twardych dysków, gdzie oddać sprzęt do utylizacji i jak spełnić wymogi ochrony środowiska w tym zakresie. Firmy często posiadają sprzęt 5-7-letni, co niestety wpływa na jego niską wydajność, wysokie koszty napraw, modernizacji i zarządzania. Niestety taka polityka ma swoje negatywne skutki. Spada wydajność pracy, generowane są wysokie koszty napraw, modernizacji czy zarządzania. A według wyliczeń, podczas takiego cyklu życia sprzętu IT, te koszty mogą przewyższyć nawet 5-krotnie cenę jego zakupu. Firmy często nie wiedzą, co zrobić z częścią przestarzałego sprzętu lub wycofanego z użycia. I stąd wykorzystują ogromne części swoich przestrzeni magazynowych, a nawet biurowych, do przechowywania nikomu niepotrzebnego złomu. Tymczasem, jak przekonują eksperci, przy racjonalnym zarządzaniu sprzętem przedsiębiorstwo może finalnie zarobić. Rozwiązania Lifecycle to nic innego jak opieka nad sprzętem IT w czasie trwania całego cyklu życia produktu. W zakres tych działań wchodzi instalacja, migracja, rozbudowa, czy też wymiana komputerów na stanowiskach pracy klientów oraz odbiór i odsprzedaż używanego sprzętu IT w celu odzyskania wartości dla firmy. W ten sposób firma pobiera korzyści finansowe w zakresie przepływów pieniężnych, a dodatkowo optymalizuje zarządzanie sprzętem IT. W całym procesie szczególny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo danych i ich trwałe usunięcie z twardych dysków oraz innych firmowych nośników. Remarketing IT to ponowne wprowadzenie sprzętu komputerowego do sprzedaży po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego, wyczyszczeniu z danych i oznaczeń poprzedniego użytkownika. Co nabiera szczególnego znaczenia po ostatnich światowych skandalach z wyciekiem czy kradzieżą danych klientów. Firmy zajmujące się remarketingiem są swego rodzaju pośrednikami między przedsiębiorcami, którzy posiadają wartościowy sprzęt, który chcą wymienić na nowszy, a tymi, którzy poszukują tańszych produktów.
Remarketing daje nam szansę na odzyskanie wartości tkwiącej w zamortyzowanym, używanym sprzęcie IT, co z kolei pozwala na pozyskanie dodatkowych środków finansowania nowych technologii. Dbanie o te zasoby sprawia, że są one cenne na rynku wtórnym, pomimo braku wartości księgowej. Wiele firm posiada zamortyzowany sprzęt komputerowy, który z księgowego punktu widzenia nie ma żadnej wartości. Ale na rynku wtórnym jego wartość może być jednak na tyle duża, że może dostarczyć firmie dodatkowego zysku. Kiedy jest to możliwe? Wycena zamortyzowanego sprzętu zależy od posiadanych informacji na jego temat. Im więcej szczegółowych danych uda się zebrać, tym bardziej precyzyjna będzie wycena. Trzeba jednak pamiętać, że decyzję o remarketingu aktywów IT trzeba podjąć jak najszybciej, bo każdy miesiąc zwłoki obniża wartość sprzętu i tym samym potencjalny zysk. Kiedy wartość sprzętu na rynku wtórnym zbliży się do zera, będzie można go jedynie poddać utylizacji. Znalazłeś ciekawą stronę w sieci? Możesz się tym znaleziskiem z nami podzielić. Być może pokażemy je w naszym programie. Czas na wyszukiwarkę. Nastała era Google+, a serwis Buzz przejdzie do lamusa. Przypomnijmy, Buzz został uruchomiony w lutym 2010 roku i miał konkurować z Facebookiem i Twitterem. Poniósł jednak sromotną klęskę, łamiąc przy okazji wiele zasad dotyczących ochrony prywatności użytkowników. Google Plus wypada dużo lepiej, dlatego działanie Buzza przestaje mieć sens. Google podjęło więc decyzję o zamknięciu portalu. Nastąpi to 15 stycznia. Wpisy umieszczone na nim pozostaną jednak widoczne nawet po zamknięciu usługi. Będzie można je również wydobyć za pomocą usługi Google Takeout. To nie koniec zmian. Także 15 stycznia Google zrezygnuje z usług Code Search, pozwalającej na wyszukiwanie otwartego kodu źródłowego, oraz Jake'u, pozwalającą śledzić wiadomości od znajomych. Jesteś wielbicielem smartfonów? Uważaj, naukowcy zbadali, jak te urządzenia wpływają na ludzki mózg. Zdaniem neurologów z Lyonu smartfony zmieniają działanie mózgu, bo zmuszają ten organ do permanentnej wielozadaniowości, do której nie jest dostosowany. Zmieniła się na przykład hierarchizacja spostrzeganych przez nas priorytetów, twierdzą francuscy naukowcy. O co chodzi? Już wyjaśniamy. Trzymając w ręku iPhone'a, BlackBerry czy inny smartfon, pozwalamy bezustannie odrywać naszą uwagę od otoczenia i zatapiamy się w wirtualnym świecie. Technologie mobilne, takie jak smartfony, powodują, że człowiek jest w jednym momencie otoczony wieloma kontekstami. Na przykład, siedząc na brzegu basenu, równocześnie dzięki łączności internetowej i skrzynce mailowej, można zajmować się telepracą. Mózg gubi się, nie wie, gdzie jest priorytet. Musi nauczyć się je na nowo określać i hierarchizować. Zdaniem francuskich naukowców, pociąg do nadmiernego używania smartfonów jest spowodowany przez umiejscowiony w mózgu ośrodek nagrody. Ma on kluczową rolę w motywowaniu, odczuwaniu przyjemności oraz uzależnieniach. Powoduje, że poszukując stymulacji, nakierowany jest on na poszukiwanie atrakcyjnych informacji. Takie ciągłe pragnienie powoduje zjawisko uzależnienia. Potwierdziły to badania przeprowadzone na, uwaga, małpach. Nie wiadomo jeszcze, czy używanie smartfonów ma trwały wpływ na funkcjonowanie mózgu. Badacze sądzą jedynie, że w mózgu pojawiły się nowe obszary przeznaczone do używania nowych technologii. A teraz jeszcze przypomnijmy, co istotnego wydarzyło się w świecie IT w minionym tygodniu. Co ósma polska firma pracuje na pirackim oprogramowaniu. Te zatrważające dane opublikował Lock Systems. Firma przebadała przedsiębiorstwa, które dobrowolnie zgodziły się na taką kontrolę, zanim zrobi to policja lub urzędnicy skarbowi. Najczęściej bez licencji wykorzystywane są takie programy jak Microsoft Office, Adobe Photoshop czy Autodesk. Polscy przedsiębiorcy nie dbają też o legalność mniejszych programów. Średnio brak wymaganej licencji dotyczy 8% zainstalowanych aplikacji, a w każdym takim przypadku oznacza to naruszenie praw autorskich i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Nieuczciwi przedsiębiorcy mogą się spodziewać kontroli w każdej chwili, bo jak pokazuje praktyka, około 90% policyjnych przeszukiwań w firmach, które korzystają z nielegalnego oprogramowania, to wynik donosów. Ku przestrodze, największa do tej pory w Polsce kara za używanie nielegalnego software'u wyniosła 500 tysięcy złotych. Z najnowszych badań Business Software Alliance wynika, że 48% polskich użytkowników komputerów nabywa oprogramowanie z nielegalnych źródeł, bo uważają, że piractwo komputerowe jest powszechne oraz jest mało prawdopodobne, że mogą zostać złapani. A co do firm, to z danych Lock Systems wynika, że rośnie jednak liczba przedsiębiorców, którzy decydują się na audyt legalności oprogramowania. To oznacza, że sytuacja na polskim rynku w kolejnych latach powinna poprawiać się na korzyść producentów software'u. Zajrzyjmy teraz do zagrożeń, jakie czyhają w sieci na polskich internautów.
Na liście plag internetu znalazły się m.in. wyłudzenia tożsamości i informacji, czyli tzw. phishing, oraz oszustwa w e-handlu. Co roku o kilkanaście procent wzrasta liczba wszczętych postępowań w tych sprawach. Według ekspertów każdego miesiąca na polskich internautów przeprowadzany jest masowy atak phishingowy. Polega on na wyłudzaniu danych, takich jak hasło do konta bankowego, PIN czy numer karty kredytowej. Schemat działania jest prosty. Oszuści wykorzystują do tego specjalnie spreparowane e-maile, a ostatnio także SMS-y, udające te wysyłane przez banki. Coraz częściej też na celowniku przestępców znajdują się kupujący i sprzedający w sieci. I tak oszuści podszywają się pod kupujących i już na samym końcu procesu wykradają zamówione przedmioty. Stosują też inne wyszukane sposoby. Wysyłają spreparowany e-mail do kupującego, że wygrał aukcję. Podają w nim dane osoby, która faktycznie wystawiła towar, ale numer konta bankowego należy już do nich. Wzrost przestępstw tego typu potwierdzają policyjne statystyki. Tylko w pierwszej połowie tego roku wszczęto blisko 3700 spraw w związku z naruszeniem tajemnicy korespondencji i ochroną danych osobowych. Dla porównania w 1999 roku było ich zaledwie 182. I pozostała nam jeszcze jedna pozycja, mianowicie ciekawy klip znaleziony w sieci. Ekstremalny test dla smartfona marki Apple. Nasza redakcja ze zdumieniem odkrywa nowe klipy w sieci pokazujące pomysłowość użytkowników tego gadżetu. Ostatni test, jaki zrobił na nas wrażenie? Latający iPhone. I to dosłownie. Zdaniem autorów tego przedsięwzięcia to najlepszy sposób, by pokazać pełnię jego możliwości. Przygotowali się do akcji bardzo starannie. Specjalny stelaż, 3 balony z helem, system sterujący i nowiutki iPhone 4 z kamerą HD. Niezwykła maszyna latająca wzniosła się na wysokość ponad 300 metrów. Z perspektywy lotu ptaka można obejrzeć sobie Los Angeles.